Cześć, witam was ponownie w kolejnym odcinku, który będzie jeszcze bardziej po polsku niż było. A mianowicie będę robił nasz pyszny, staropolski rosół na prawdziwej wiejskiej kurze. Zobaczcie, mam tutaj taką wielką, fajną kurę. Ona ma prawie 3 kg, ale nie przejmujmy się tym, że ona jest aż tak wielka, ponieważ później zrobię z niej pasztet. Taki prawdziwy, drobiowy pasztet. Taki polski, który będzie naprawdę fajnie smakował. A więc do dzieła. Przystępujemy do rozbierania naszej kurki. Wstawiamy rosół i czekamy, bo będziemy czekać około 3 godzin, zanim nasz przepyszny rosół będzie smaczny i dobrze zrobiony. A więc do dzieła. Jak rozebrać taką kurkę? Wolę oczywiście rozbierać kurki jak koguty. Najpierw nacinamy nogę z jednej strony, nacinamy nogę z drugiej strony, w ten sposób. Wyłamujemy wstawie i odkrawamy. I do garka. Z drugiej strony robimy tak samo. Wyłamujemy wstawie, nakrawamy i gotowe. I do gara. Zostały nam skrzydła. Skrzydła robimy podobnie. Końcówka mi nie będzie potrzebna. Używam samego skrzydełka. Z drugiej strony to samo. Kura jest troszeczkę twardsza niż kurczak, więc muszę więcej siły użyć. Teraz odkrawamy porcję rosołową. Robimy to w ten sposób. Później przełamuję. O, i mam oddzieloną porcję rosołową od piersi. Teraz piersi. Pierś leciutko przyduszam, żeby przełamać mostek i przekrawam. Dość twarda kura, ale kura ma o wiele więcej smaku niż zwykły paszowy kurczak. I właśnie na prawdziwej kurze powinniśmy robić rosoły. Dobra. Kurczak już jest w garku. Teraz zobaczcie, mam tutaj kawałek antrykotu. Wołowinka. Bardzo ważna w takim właśnie prawdziwym rosole. I wrzucamy. Teraz zalewamy wodą, około 4 litrów wody. Oczywiście woda zimna, bo robimy rosół, a nie sztukę mięsa. Jak się zagotuje, będę gotował około 20 minut. Pianę, która wyjdzie u góry, będę tu zbierał, żeby rosół był klarowny. Staram się zebrać jak najwięcej piany, która się wytworzy właśnie w garku tutaj, podczas takiego bulgotania mocnego. No i dobra, wydaje mi się, że wystarczy. Teraz zmniejszam płomień i dodamy włoszczyznę i cebulkę. I resztę dodatków. A więc zobaczmy, co ja tu mam. Mam kilka marchewek, które oczywiście wrzucam w całości, ponieważ rosół będzie się gotował około 3 godzin. Więc marchewka i tak wyda swoją słodycz do rosołu. Teraz cebulę. Raz, dwa, trzy, cztery. Seler. Przypaloną cebulkę. Zobaczcie, o tak pięknie. Kilka suszonych grzybów. Pół stołowej łyżki pieprzu w ziarnach. Ponieważ rosołu jest dość dużo, 4 liście laurowe. Kilka ziaren ziela angielskiego. Ja dałem 6. I teraz, co najważniejsze, sól. Na początku teraz dam 2 stołowe łyżki soli, jeszcze zielone, por, troszeczkę liści selera i pietruszka. To jest związane nitką, żeby
Po prostu się tu gdzieś nie rozwaliło mi. Później jest łatwiej wyjąć. I teraz dolewam wody. Na wolnym ogniu będę tak dosłownie pyrkał około 3 godzin. I spotykamy się później, jak już będę robił pasztet. Zobaczcie, mój rosół jest już gotowy. Minęło jakieś 3 godziny powolnego prykania. Kura jest miękka, warzywa, włoszyzna, również wszystko jest fajnie ugotowane. I teraz to wyciągniemy, pozwolimy, żeby troszeczkę przestygło i będziemy robili pyszny, drobiowy pasztet. A ja w tym czasie jeszcze wam pokażę, jak wygląda mój rosół. Chociaż teraz go konsumował nie będę, bo nie mam ugotowanego makaronu. A więc wyciągamy wszystko, co jest w garku. Będą potrzebne mi szczypce i taka łyżka cezakowa. Mięso wyjęte i teraz pokażę wam, jak piękny kolor i jak ładnie klarowny jest rosół. Nalejemy do słoiczka. Tak wygląda rosół z prawdziwej kury. Ma piękny żółtawy kolor i jest naprawdę aromatyczny. Uwierzcie mi, jest przesmaczny. Pobrudziłem tylko słoik, żeby wam pokazać, ale nie mam tutaj jakiejś przezroczystej miseczki. Dobrze, ale to jest nieważne. To było po prostu dla waszych informacji. Teraz najlepsza, troszeczkę głębsza patelnia. Najważniejsze, byśmy zeszklili odpowiednio cebulkę. A właśnie dodam troszeczkę rosołu, na patelnię wleję. Nie za dużo, a małą taką łyżkę. Chodzi o to, żeby ona zmiękła. Ona nie może się przysmażyć, ona nie może być brązowa, ona musi być delikatnie zeszklona. Teraz dwa ząbki czosnku. Ja je tylko zgniotę. Nie będę ich na razie kroił, bo wszystko i tak będzie mielone w maszynce. Cebulka zeszklona, teraz wątróbka. Oczywiście wcześniej umytych i wyczyszczonych z niepotrzebnych błonek. Teraz rozetrę pieprzu czarnego. Gotowe. Pieprzu nie żałuję, ponieważ ja lubię, jak jest dobrze doprawione i dobrze pieprzne. A szczególnie smarowidło na chleb. Teraz troszeczkę majeranku wetrę. I dokładnie mieszam. Wątróbka jest już gotowa, to wrzucę teraz troszeczkę masła. Niech ono się po prostu roztapia. Oddzielamy dokładnie mięso od kości, żeby nie było żadnych chrząstek. Nic, bo po prostu to ma być smarowidło, a nie żeby nam chrupało w zębach. Mięso obrane z kości, teraz będziemy mielili mięso i wszystkie warzywa z zupy. Kura z twardej zrobiła się delikatna i kruchutka. O, właśnie tutaj jest w misce. Teraz zmielimy wątróbkę. Jakąś łyżkę wezmę. Włączamy sprzęt i jedziemy. Prosto w patelni. Nie ma co się w tym szeregieli. Pierwsze mielenie zrobione. Pozostało mi jeszcze dwa razy zmielić, ale najpierw to wymieszam i troszeczkę jeszcze przyprawię. Jeżeli jest za gęste, dodajemy troszeczkę masła lub możemy wlać rosołu.
Myślę, że dwie takie łyżki będzie ok. I pamiętajmy, że jeżeli dolewamy rosół, to już z przyprawami ostrożnie, ponieważ rosół jest już bardzo dobrze doprawiony. Jedyne, co możemy więcej dosypać, to po prostu majeranku. Teraz będę jeszcze mielił dwa razy i spotkamy się za chwileczkę, jak będę pakował w słoiki. Bo nie będę Was zanudzał tym, jak wkładam farsz do maszynki i mielił, nie? No, to do zobaczenia za chwilę. Mój paszczet po trzykrotnym zmieleniu wygląda następująco. Oczywiście od Państwa inwencji zależy, co można dodać jeszcze do pasztetów. Można dodać paprykę, można dodać inne przyprawy. Jak Państwo lubicie, ja po prostu zrobiłem klasyczny taki pasztet, który ja uwielbiam. Przechowywał będę słoiki w lodówce. Mam dość dużo miejsca w lodówce, więc bez problemu. On mi się nie zepsuje. Zresztą nie zdąży mi się zepsuć, ponieważ jest naprawdę pyszny. Ja już się dzisiaj z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku.